też jestem zwolennikiem tego, że dzieci się nie wychowuje, tylko z dziećmi się żyje. Ja nigdy do swojego dziecka nie powiedziałam, że ma być grzeczne. Mój syn nie otrzymuje kieszonkowego i wychodzę z takiej, taką mam filozofię. On ma teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, 9 lat. Wszystkie jego potrzeby, takie podstawowe, czyli edukacja, zajęcia dodatkowe, czyli piłka nożna, angielski dodatkowy, francuski, ubrania, zabawki, które otrzymuje z jakiejś okazji, prawda, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka i tak dalej, bądź od czasu do czasu jakieś zabawki, one mu są kupowane po prostu tak o. Ale ponieważ mój syn wie, że pieniądze się po prostu nie biorą z kosmosu, tylko dokładnie wie, że mama chodzi do pracy po to, żeby zarobić te pieniądze, w związku z czym on ma od najmłodszych lat możliwość również zarabiania pieniędzy. Ja miałam 7 lat, kiedy zarabiałam swoje pierwsze pieniądze. Wtedy prowadziłam wypożyczalnię komiksów. W szkole podstawowej po prostu kupiłam Kaczora Donalda, myszkę Miki, parę innych rzeczy i wypożyczałam komiksy za pieniądze. Później się trochę wycwaniłam, ponieważ okazało się, że całkiem nieźle sobie radzę z polskiego, to jeszcze pisałam wypracowania, prawda, za pieniądze. Zarabiałam pieniądze i to mi dawało takie poczucie sprawczości, że też potrafię i też szanowałam te pieniądze, zupełnie inaczej je wydawałam. W związku z czym doszłam do wniosku, że nie ma żadnego powodu, dla którego on ma miesięcznie dostawać po prostu ode mnie jakąś kwotę pieniędzy, jeżeli chce mieć jakiekolwiek pieniądze dodatkowe dla siebie, na jeszcze jakieś ekstra wydatki, może je zarobić. I postanowiłam stworzyć mu taki obszar, w ramach którego on te pieniądze będzie mógł zarobić. Ustaliliśmy, że okej, może będzie mógł wypakowywać pranie z suszarki. Uczył się przy okazji też negocjować, ja też doceniałam to, że się bardzo dobrze ceni. I po prostu kiedy chce, no to zarabia w ten sposób, tak? On zupełnie wtedy inaczej te pieniądze wydaje. Zaangażuj się w Akademię Przyszłości. Polecam. Kamila Rowińska.